Długo szukaliśmy wymarzonego miejsca dla siebie. Zależało nam na tym, aby przyroda w sposób aktywny wchodziła do naszego ogrodu. Dzięki temu mamy działkę, która bardzo blisko sąsiaduje z lasem. Nie była idealna, ale pomyśleliśmy sobie, że przy odrobinie wysiłku i aranżacji uda nam się uzyskać wymarzony efekt. Ogród dopiero się tworzy, rośliny jeszcze są małe, ale już widać pierwsze efekty. Udało nam się zróżnicować teren dzięki niesamowitym gazonom, które pełnią rolę kwietników. Na początku byłam przeciwna temu pomysłowi, dzisiaj jestem za to bardzo wdzięczna, ponieważ teren nie jest taki jednostajny, a działka nie wydaje się nudna. Udało nam się nadać jej swoisty, niepowtarzalny charakter dzięki ścieżkom, które wykonane zostały z postarzanej kostki Romano. Takim naszym miejscem, które szczególnie sobie cenimy w ogrodzie, jest altana, w której spotykamy się z przyjaciółmi. Jest to bardzo duży obiekt, że tak powiem, w naszym ogrodzie, w którym spokojnie zmieści się 12 osób. Okazało się jednak, że naszym ulubionym miejscem jest taras. Piękny, słoneczny, wyłożony białymi płytami Venetia. Forma koła na tyle nam się spodobała, że chcieliśmy ją wykorzystać. Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo ciekawy w formie stopień. Płyty sprawdzają się doskonale pomimo jasnego koloru. Są łatwe w utrzymaniu, a przy tym przepięknie dekoracyjne. Płyty nagrzewają się od słońca i można tutaj chodzić po prostu gołą stopą.